Witam serdecznie wszystkich oglądających ten filmik. Testuję tym razem V-Tone gitar GDI21 firmy Behringer. Jest to taki symulator wzmacniaczy lampowych. Jednakże akurat tutaj się nie przerażajcie samą nazwą. Tutaj generalnie jest to po prostu przester, w którym mamy dużo różnych możliwości ustawienia brzmienia, kreacji brzmienia. Posłuchajcie sobie klina. No i teraz włączamy. Zaczniemy generalnie może od tych gałek, od tej na górze. Teraz tak, mamy tutaj wejście in, wyjście na piec, zasilanie z baterii lub z zasilacza 9V, standardowa końcówka, klapka na baterię z tyłu. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj wyjście XLR, którym możemy bezpośrednio wyjść jakby do konsoli do nagrywania gitary. Takie zbalansowane wyjście XLR. Generalnie jak najbardziej podłączamy tym, co tutaj mam, i do pieca sobie możemy jechać bezproblemowo. I tutaj mamy teraz na pokładzie różne gałeczki. Wiadomo, przester, treble, czyli wysokie, niskie, poziom głośności generalnie. Tutaj mamy tak, amp, czyli symulacja wzmacniacza. Tutaj ogólnie jest symulacja jakby brzmienia konkretnego, które jest nazwane Tweed, British, Californian. Teraz mod to byłby konkretny jakby po prostu tryb przesteru, można powiedzieć. Hot, high gain i clean. Tutaj jest mikrofon, czyli ustawienie mikrofonu. Generalnie podczas nagrywania gitar używa się mikrofonów różnych, w różnych ustawieniach, w zależności od odległości samych głośników, prawda? I tutaj jest coś takiego zrobione, że Classic to jest klasyczne ustawienie mikrofonu w pewnej odległości od wzmacniacza, od głośników. Tutaj byłby centralnie ustawiony mikrofon tuż przy cewce głośnika. Off-axis, czyli byłoby ustawione na krawędzi cewki głośnika, czyli na krawędzi głośnika. No generalnie to jest bardziej takie, można powiedzieć, studyjny taki troszkę język, ale zobaczcie, jak to brzmi, bo to na razie tylko mówię, jak to sam producent opisuje. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo uziemienie, możemy włączyć, wyłączyć. To właściwie ma zapobiegać, jeśli nagrywamy i czy tam używamy tego efektu, jakieś są przydźwięki, to możemy sobie za pomocą tego te przydźwięki wyeliminować. Ja akurat tutaj testowałem, to żadnych przydźwięków się nie robiło, więc właściwie to byłoby przydatne przy nagrywaniu studyjnym, gdzie mogłoby być jakieś sprzężenia zwrotne, mogłyby powstawać. Teraz uwaga, czysty kanał, to już pokazywałem wam. Teraz przester California. Wstawimy sobie brzmienie, sorry. Wszystko zależy też od tego. Damy high gain. Thank you.
Teraz jak ingeruje nasz korektor. Naprawdę dużo, zaczynam się samemu teraz gubić, co już było, a co nie. Jednak brzmienia faktycznie można tutaj modyfikować, więc można powiedzieć, że to jest taki rozbudowany przester, który ma sporo różnych ustawień. Teraz zmieniłem, posłuchajcie sobie, załóżmy przy ustawieniu otras, off axis. Takie brzmienie. Tutaj jest troszeczkę jaśniejsze brzmienie, a teraz klasyk. To na mnie za bardzo wpływa na brzmienie. Spróbuję jeszcze na przykład zrobimy tweet i na przykład clean. To był classic. Teraz to brzmienie troszeczkę łyse się staje.
no, można tutaj ukręcić i się nabawić. Więc no, polecam.